Proszę sobie. Ja tak pewnie. Mamy trzy miejsca wipowskie jeszcze. Nawet cztery, bo tam nie ma. Co? A tak, panie Gerardzie, pan tu na przodek do środka. Dobrze. No nie, ale panie Gerardzie, panie Wojsku, czy my się jeszcze spodziewamy kogoś, czy już zaczynamy? Ja myślę, że zacznijmy, a jak ktoś przyjdzie jeszcze. Co gdzie? Ale ten tu, nie? Ten tam jest taki dzyndzel innego pociągu. No, ale czy do prądu jest tam? Ten dzyndzel nie działa. Ale czy do prądu jest tam? Ale tam jest. Ten biały kabel. Jak ten wentylator załączymy, to inne te ciepłe powietrze będzie mieszał. Z tego nie będzie. Będzie ruch. Będzie się tak. Właśnie, gniazdka szukają. Jakbyś te gruzy szukali, to by zaraz znaleźli. Tak, zapraszamy. To właśnie na państwa czekaliśmy. Miejsca wipowskie z przodu prosimy bardzo. Mamy też po środku. No bo z tej na grupy Janowskiej. Nie będzie. Nie, ona też nie będzie. Kabina już słabnie. To nie pasuje. Pasuje, to się już zaświeciło. Proszę państwa, wentylator ruszył, możemy zaczynać. Panie Gerardzie, ja bym wolał, żebyście sobie przyjęli. A ty jutro masz być w szkole, nie? Tak, panie Józef, pan będzie podpierał do będzie. Tak, nie, tak pan sobie przyjdzie. Zapraszam, pan sobie tutaj będzie łaska usiąść też. Szanowne panie, szanowni panowie, będziemy mówili i będziemy gadali o bohaterze dzisiejszego i o autorze filmu, który bohatera uwiecznia po wsze czasy. Bohater będzie uwieczniony już na zawsze. Nie tylko poprzez swoje obrazy, ale również poprzez właśnie ten film. Zresztą przepiękny, przepiękny jest ten kadr z tego filmu. Myślę, że wiele mówiący o panu Dieterze. Dieterze Nowaku, jak się dowiedziałem, a nie Nowoku. Nie. A panie Dieterze, no zanim rozpoczniemy projekcję filmu, to parę słów sobie powiemy. Często pana mylono z panem Janem Nowakiem, grafikiem? Nie mylono, bo nie. On maluje inaczej. On robi kreski, a ja. No i gadałem, że on robi nekrologii, bo to czarno-białe, nie? Do tego grafice gadają. Grafika jest wspaniała. Tak. Nie umiłam się do tych spraw. Proszę powiedzieć, kiedy pan wiedział, że pan będzie malował? Jak się już urodził. To w czas. Tak, bo grupa Janowska mu właśnie 70-lecie, a ja mu 72. No ja, ale pan nie od grupy Janowskiej zaczął, nie mam tam na Kleofasie, no i przed potem... Tak jak pojutło, tak jak pojutło, to malował. Aha. Na ścianach, na murach. Aha. Na kieluchach. Pan na początku malował w taki sposób najbardziej dla człowieka naturalny. Proszę państwa, jedne z najstarszych dzieł sztuki, jakie mamy, to są obrazy naskalne w jaskiniach. Robione przy pomocy rąk, przy pomocy bardzo prostych narzędzi. I tak zaczynał pan Dieter, od tego, że malował palcem.
Tak? Już było tym nie. Ale to dzisiaj mi to zostało. Ale nie, dzisiaj mi to zostało, bo jak nie palę, to wybiera gumka. No bo jak coś w szkole mi nie szło, to gumowo. I tak, żebym się przyzwyczaił do tego gumowania, że to wziął naprawdę. I wtedy tak go wziąłem. Czyli w sposób absolutnie intuicyjny, bo tego przerażnika żeś nie przeczytał, nie? No, nie. Sam sobie tak wymyśliłeś. Może tak wymyślił z powodu jakiegoś, jak to powiedzieć, szybko, szybko, a dużo, żeby było na tym zeszłym wiecie, w filmie, to mamy wszystko ujęte. Ale nie wszystko, bo to ten 16 minut, jakby ją chciał wszystko tak ująć przez Wojtka, to by no chyba rodzi. No, 72 lata musiał być. Ciekawe, najciekawsze rzeczy, które mnie bolały i otoczenie, które Krzyda robi, to tam właśnie może to weźmiecie pod uwagę i wybaczycie mi za to. Ja bym poprosił, żeby liter se teraz siedmiu, bo już było te 70 powrotów, to ciężko stoć. Ja jeszcze trochę mi brakuje, ale już niedużo, niedużo. Niedużo. Natomiast poprosiłbym na chwileczkę bohatera, czyli Wojtka Świeca. To jest twój drugi film, Wojtku, poświęcony sztuce intuicyjnej, sztuce śląskich malarzy, prawda? Drugi. Ale nie drugi poświęcony amatorom. To jest takie bardzo fascynujące zjawisko. I tutaj od razu się będę z tobą kłócił. Ja strasznie nie lubię określenia amator w stosunku do takich artystów jak Dieter, dlatego że to są zawodowcy w najlepszym tego słowa znaczeniu. Ja już się wytłumaczę. Uszkończony. Dlatego, że ja wywodzę się z filmowców amatorów. Aha. I Nestor, filmowiec amator Leon Wojtala z Mikołowa zawsze mówił o tym, że jestem amatorem i miłośnikiem. Amator się tłumaczy jako miłośnik. Tak, ja wiem, ja wiem. I tym kluczem próbuję tłumaczyć właśnie swoją twórczość i nakręciłem was 10 filmów o filmowcach amatorach właśnie, gdzie każdy z nich, od Franciszka Dzidy, po inne tuzy filmów, które przeszły już nawet na zawodowstwo, i o których nie możemy powiedzieć, że są laikami w tej dziedzinie, mówią mi do kamery, ja jestem filmowcem amatorem, miłośnikiem. Amatorem to nie znaczy nieprofesjonalistą. Bardzo często właśnie to występuje jako synonim, prawda? Amator, czyli nieprofesjonalista w opozycji do zawodowca, który ma swoje studia akademickie skończone i tylko to czyni z niego zawodowca. To nieprawda. To ale żadna legitymacja. Żadna legitymacja. Proszę Państwa, ja o tym chyba będę mówił w filmie, bo miałem tę przyjemność i zaszczyt wystąpić w jednym z tych dwóch filmów, które Wojtek przygotował, między innymi stojąc tu w tym miejscu i mówiłem o intuicyjnej sztuce śląskich artystów, że właśnie ta sztuka bardzo często w świecie jest ceniona wyżej niż ta tak zwana sztuka profesjonalna, sztuka akademicka. Obrazy Teofila Ociepki są o wiele bardziej znane w środowiskach artystycznych i o wiele wyżej cenione i znajdują o wiele ważniejsze, poczesniejsze miejsce w muzeach niż obrazy Jacka Malczewskiego na przykład, którym się Polska szczyci, ale który nigdy nie przebił się tak naprawdę do annałów wielkiej sztuki europejskiej. A Ociepka tak. I być może Dietmar także. Czy masz w planie następne filmy właśnie poświęcone sztukom plastycznym? Nie. Nie do końca nie, ale nie do końca tak. Być może któryś z kolejnych filmów, może za rok, za dwa, to będzie powrót do tej tematyki, bo ciągle ta fascynacja wraca. Wraca i w postaci filmowców, i w postaci malarzy, czyli twórców obrazu. Ale nie będę obiecywał czegoś. Powinieneś to zrobić. Proszę Państwa, tyle krótkiego wstępu. Ja chciałbym jeszcze raz podkreślić wagę tej dziedziny sztuki, z którą mamy do czynienia tutaj, w całym tym przepięknym miejscu stworzonym przez jednego człowieka, czyli Gerarda Trefonia, którym kłaniam się nisko z tego miejsca, bo jego jedynego było stać na to, żeby coś takiego zrobić. Na Śląsku nikt wcześniej na to nie wpadł, żeby w tak systemowy sposób, można powiedzieć encyklopedyczny sposób, zająć się tą sztuką
artystów zawodowych, będących jednocześnie amatorami tej sztuki, czyli miłośnikami artystów intuicyjnych, artystów Dnia Siódmego, artystów Gołębiego Serca, najróżniej ich nazywano. A teraz zapraszam Państwa na film. Więcej rozmowy. Amen. I się popać z tym. Wszystko, co było do powiedzenia, zostało powiedziane. W każdym razie, jak Państwo widzieli i słyszeli, tak jak w sztuce szczery, tak również szczery w opowieści o swoim życiu niełatwym i pokręconym jak życie każdego artysty. Ja znam wielu takich artystów, którzy te studia pokręcili, do których Pan tak tęskni. Mieli podobne problemy, a nie poradzili sobie z tymi problemami, tak jak Pan sobie poradził. Chciałem powiedzieć coś, żebyście ubrali tego tak może pod kątem pijaństwa czy pijaka, tylko weźcie i patrzcie na mnie. Tak? No, to człowiek, to jest człowiek ze swoimi... Ukłon, naprawdę znakomity, znakomity film. Jak ty kieruje jednym, nie zrobisz kolejnych takich filmów, to będziesz miał zimną na pięć. Naprawdę, naprawdę ten film buduje coś, opowiada jakąś prawdziwą historię, nie tylko o jednym konkretnym człowieku, ale o miejscu naszym. Tam był w tym filmie jeszcze jeden konkretny anonimowy taki niby Zdzisław Majerczyk, który skomponował tą piękną muzykę, świetna, bluesową, świetna, w formie takiej... Świetna, nie ma go tutaj. Jest! 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 No! Śląski blues, śląskie malarstwo, gratuluję. Dlaczego ten niebieski kolor? No jest taka piosenka, co prawda nie śląska, o smutnym kolorze blue, ale może on nie jest smutny, może jest melancholijny, może jest nastrojowy. Ale tak, gruby mi się trochę... To jest dobrze, jak ktoś mówi, że podziękować naszym bohaterom. Aha. Najpierw współpracownikowi, inspiratorowi. No tak, no Józef tutaj też odegrał swoją ważną rolę. No to jest taki śląski mąciwoda w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Jakby nie było Józefa, to trzeba było go było stworzyć albo wymyślić, bo... Wiesz szczerze, to ludzie są potrzebni niezwykle. Bardzo przepraszam, bo nie chciałem przerwać. Na niebiesko może podziękujemy od razu. No właśnie, my wiemy, co ty lubisz, jaki kolor lubisz. A specjalnie dla ciebie ta luza została stworzona dzisiaj. Bardzo dziękuję. Całe pokolenia ogrodników się męczyły nad tym, żeby wyhodować niebiesko-róża, wiesz, dopiero chemikom się to udało.
Ja tak patrzę na ten i tak patrzę na twoje galupę, i to ja, bardziej no, niebieskie to by. Bo ja mam taki bardziej brusowy. Lubić się. Dobry. Poszedłbym bez gary. To jest świeżo malowany. To fajnie. Ale on ma ręce pobrane bez świata. Dziękujemy też naszemu gospodarzowi. No Gerardowi się naprawdę należy. Który właśnie za jego inicjatywą ten film taki powstał z Wojtkiem. To ja myślę, że tutaj Wojtek. Chcecie przystąpić, chciałem wskazać na Leszka Jędrzmyka, któremu też serdecznie dziękujemy, no, że on się pojawił. Pojawił się. No my z Witery mieszkali pora domów dali. Teraz już testowałem. To naturalnie, bardzo ładnie. Wiecie, jedna rzecz w tym filmie to jest siła kamery. Nie wiem, czy się zwrócili uwagę, jak ten chłop, co te liście grabił, jak on zauważył kamerę, jak on gipko zaczął grabić. A ta dziuła się zarozumiała. Komu jeszcze dziękujemy? Dziękujemy panu Gerardowi. Gerardowi, panu Asimu. Dziękuję przyjacielowi od X lot. No my się będziemy się aż do śmierci. Ja pamiętam, że już o drugiej w nocy mnie budził. Nie wiesz tak było. Na cyklu. Nie wiedział kanieszku. Ale że się przynajmniej wypłakał. No serdecznie dziękujemy za to, że mogliśmy pokazać ten film dzisiaj tutaj w tym pięknym miejscu. Myślę, że dla niektórych jest to miejsce na nowo odkryte. Zapraszam na zwiedzanie mojej kolekcji. Nie można było tego filmu pokazać gdzie indziej, nie wyobrażają sobie innego miejsca. Sięgnijcie, że narzut. Chciałem podziękować na początek pani Magdalenie Alszer, mojej graficzce nadwornej, najlepszej graficzce Mikołowej Budowy. Ja się dzisiaj dowiedziałem córce mojego kolegi szkolnego. Pan Leon, gratuluję ci cery. No i oczywiście panu Leszkowi Jędrzmykowi za to, że się tak zgodził wystąpić u mnie. To jest duży zaszczyt. Nie znaliśmy się wcześniej, bo okazja do fajnej przygody. Autorowi muzyki do tego filmu to miało brzmieć taki rytm śląski blues, on siedzi na schodach i gro. I tak długo go naciskał, tak, aż zagrał tak, jak to chciał. I ten film bez tej muzyki nie byłby istniał. To skrypczyn był tak półtora miesiąca przed jego śmiercią. My tak wspólnie kładli na pomysł, żeby Chyba, że ma pan harmonika i coś by pan jeszcze przybył na koniec. Ja myślę, że przy okazji, przy stole tam będzie okazja, żeby... Bo proszę państwa, mamy jeszcze jedno, czy jeszcze jakieś podziękowania mamy? Znaczy, ja chciałem jeszcze powiedzieć, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale Leszek Jędrzmyk to znany gawędzia śląski, Ślązak roku. 2006. A on jest podobny do tego warszawskiego aktora, wiesz, jednego. Tam podlegają naszych aktorów. Buczkowski. Buczkowski. Warszawy muszę na naukę przyjechać. Buczkowski do niego. Do niego. Proszę państwa, jeszcze komuś dziękujemy? Ja dziękuję wszystkim gościom, którzy przybyli z Mikołowa zobaczyć galerię, zobaczyć film, poznać bohaterów mojego filmu. Bardzo dziękuję, że zawsze mogę na was liczyć tam w Mikołowie, w placówce muzealnej, na wszystkie moje pokazy, które chcecie. Bardzo jestem wdzięczny i bardzo wam dziękuję, że przyjechaliście coś tutaj do Rudy Śląskiej i w tym pięknym otoczeniu ten film mogliśmy razem zobaczyć. Bardzo dziękuję. Dziękujemy pięknie. Wojtku, proszę państwa, będzie projekcja jeszcze jednego filmu, który powstał tutaj właśnie w tej galerii. Film jest troszeczkę chyba dłuższy, tak? Tak samo. Po tym filmie zapraszamy państwa chciałem powiedzieć forehand, nie za ściana. Tam będziecie się mieli co napić i co zjeść. Może autor muzyki coś podegra jeszcze, ale zanim zacznie jeść tam te keksy, bo to po tym jak się pluje do harmoniki, to nie gra.
nie? Sztokuje się. Nie, nie, Boga jest. Boga widzi. No to z Dietmarem powinniście zawsze w parze chodzić w takim razie. Dietery, przepraszam. Z Dieterem powinniście zawsze w porze chodzić. Jeden będzie jod, drugi będzie pił. Będzie pasowało. Proszę Państwa, ja dziękuję. Ja się Państwu jeszcze pokażę na chwilę w tym filmie. Niestety muszę uciekać, co mówię z przykrością, ale w Mikołowie jest ten świętojański wieczór, te popołudnie i tutaj Andrzeja też ze sobą zabieram, bo on też tam musi obsłużyć. Bardzo mi było miło z Państwem się spotkać, bardzo serdecznie dziękuję i w imieniu gospodarza tego miejsca proszę, byście wszyscy byli dobrymi ambasadorami tego miejsca. I w imieniu Dietera i Wojtka proszę, byście byli ambasadorami takich właśnie przedsięwzięć, takiej sztuki i takich ludzi. Bardzo, bardzo o to prosimy. Ja postaram się, zrobię wszystko, żeby film Wojtka był wyświetlony w telewizji TVT, która obejmuje cały obszar naszej aglomeracji górnośląskiej. Zobaczymy, myślę, że to się uda, a poza tym powinien trafić do muzeów, nie wiem jak jest z Muzeum Śląskim, ale na pewno w Muzeum Górnośląskim się znajdzie i też postaram się, żeby Leszek Jedliński zadziałał, żeby tam się odbyła projekcja tego filmu. Mam nadzieję, Dieter, że z Twoim udziałem, mam nadzieję, że z udziałem autora muzyki Józefa, aktora naszego i wszystkich, którzy tutaj byli, których tutaj nie ma. Dziękuję pięknie. Dziękuję.